Będzie to mój ostatni wpis, przynajmniej jak na razie. Moja sytuacja pogorszyła się tak bardzo, że nawet nie byłem w stanie przewidzieć, że tak się stanie. Nie zdałem sobie sprawy, jak opisywanie tych wszystkich rzeczy wpłynie na każdy aspekt mojego życia. Być może świadczy to o tym, że byłem po prostu głupi. Powinienem traktować to wszystko bardziej poważnie. Ale szczerze mówiąc, myślałem, że opisane przeze mnie historie powinny trafić do choćby kilku osób zainteresowanych tą tematyką. W życiu nie spodziewałem się, że przyciągną aż tyle uwagi. Ludzie często pytają mnie o schody. Może nie zdarza się to każdego dnia, ale często. I w sumie nie wiem wtedy, co mam odpowiedzieć. Moi szefowie dowiedzieli się, że ktoś opowiada o schodach. Jeśli oni wiedzą, to wiedzą pewnie również dowódcy wyższego szczebla. I przekonany jestem, że nie są z tego zadowoleni. Zostałem formalnie upomniany, żeby już nigdy nikomu o nich nie opowiadać. I dlatego w głównej mierze jest to mój ostatni wpis. Nie mogę ryzykować utraty pracy. Wspaniałym było opisywać to wszystko i po prostu się wam wygadać. Ale naprawdę kocham to, co robię i jestem potrzebny tu, w parku. Już sam fakt, że wiem, co się dzieje, jest wystarczającym powodem, abym tu został. Może nie będę mógł mówić ludziom, co dokładnie się tu dzieje. Ale jeżeli zauważę jakieś anomalia, będę w stanie pokierować turystów w inną stronę. Przez to, jak popularne stały się moje opowieści, opowiedziano mi wiele historii, które zostały zmiecione pod dywan i ukryte przed opinią publiczną. Słyszałem ich tak wiele, że większości nawet nie pamiętam. A te, które zapamiętałem, wolałbym zapomnieć. Jedna z takich opowieści dotyczyła młodej kobiety, która zaginęła na północy stanu. Na początku myślano, że po prostu uciekła z domu. Jej rodzina była patologiczna i dla nikogo nie było to dziwne, że chciała od niej odejść. Ale turyści zgłaszali nam, że widzieli ją w pobliżu parku, na krótko po zgłoszeniu zaginięcia. Wysłaliśmy naszych ludzi na poszukiwania, żeby upewnić się, że nie postanowiła się powiesić czy coś w tym stylu. Trochę to zajęło, ale udało nam się ją odnaleźć. No, ale nie całą. Tylko połowę języka i 1/4 dolnej szczęki. Bardzo czyste cięcia. Z tego, co mi opowiedziano, nigdy nie znaleziono reszty ciała. Słyszałem niezliczone ilości relacji o dzieciach. Tak wiele z nich zniknęło i odnajdowaliśmy je w jaskiniach, wciśnięte w szczeliny skalne, które były tak wąskie, że wydawałoby się to aż niemożliwe. Odnajdowaliśmy czasem po nich tylko zgubione buty czy skarpety. Albo dzieci całe i zdrowe, w świetnym stanie fizycznym, ale dziesiątki kilometrów od miejsca, gdzie widziano je po raz ostatni. Było tak wiele historii związanych z czarnookimi. Chodzili oni po lesie i wydzierali się w nocy. Udawali dźwięki strumienia albo odgłosy wydawane przez rysie. Jeden facet poszedł nawet do każdej stacji telewizyjnej w pobliżu. Myślał, że będą chcieli go słuchać. Opowiadał im o tym, co go spotkało. Polowanie na jelenie. Rozbił obóz w dość odległym i mało uczęszczanym terenie. Został obudzony przez drapanie w namiot. Myślał, że to szopa albo lis. Aż do czasu, aż to coś przycisnęło twarz do drzwi namiotu. Widać było wyraźnie, że to coś miało ludzki nos i usta. Kopnął w to, ale stworzenie zdążyło się cofnąć i uciekło, zanim udało mu się wejść do namiotu. Oczywiście miał już broń w rękach. Oddał 2 strzały ostrzegawcze, kiedy odgłos wystrzałów ucichł, usłyszał za sobą trzeszczenie. Stał tam mężczyzna na skroju obozowiska. Nie posiadał on ubrania, ale również nie był zbudowany z ciała. Myśliwie opisał wygląd tego czegoś, że wyglądało, jakby ktoś skonstruował to z przejechanych zwierząt. Surowe mięso i włosy. Twarz tego czegoś tylko trochę przypominała ludzką. Stworzenie otworzyło swoje obwisłe usta i wydało dokładnie taki sam dźwięk, jaki można było usłyszeć po wystrzale z broni myśliwego. Zrobiło to 2-krotnie. Potem naśladowało dźwięk rozpinanego zamka od namiotu, a następnie uciekło w gęsty las. Wczoraj młoda para, która wybrała się na wspinaczkę w skalną część parku, zgłosiła mi, że widziała coś dziwnego na jednym ze szczytów, które znam bardzo dobrze. Obserwowali przez lornetkę, jak ktoś wspina się na bardzo strome wzbocze, znajdujące się około 4 km od nich. W pewnym momencie zdali sobie sprawę, że mężczyzna nie ma żadnego sprzętu wspinaczkowego ani asekuracji. Kiedy wszedł na szczyt, spojrzał prosto na parę i pomachał do nich w dziwny sposób. Zrobił skłon w prawo i w tył, a później zeskoczył ze szczytu. Para nie widziała, gdzie wylądował. Powiedziałem im, że na pewno to sprawdzimy, ale kłamałem. Nawet nie sporządziłem raportu z ich zgłoszenia.
Mieliśmy już dziesiątki zgłoszeń o tym zjawisku. Wspinacz jest nam dobrze znany. Nawet nie zastanawiam się nad tym, jak to możliwe. Po prostu akceptuję, że istnieje. W mojej pracy dzieje się wiele rzeczy, których nigdy nie będę w stanie zrozumieć. Długie lata zajęłoby mi zrelacjonowanie wszystkich opowieści, które słyszałem przez ostatnie miesiące. Ale jeszcze wrócę. Być może w innej formie, ale wrócę. Dziękuję, że trzymaliście moją stronę i chcieliście słuchać to, co miałem wam do opowiedzenia. Jeżeli idziecie do lasu, proszę, zadbajcie o bezpieczeństwo. Weźcie wodę, jedzenie, niezbędny sprzęt. Dajcie innym znać, gdzie dokładnie idziecie i kiedy wrócicie. Nie wchodźcie na nieznane wam szlaki, chyba że wiecie dokładnie, co robicie. I najważniejsze, proszę, pamiętajcie, nie dotykajcie ich, nie patrzcie na nie i pod żadnym pozorem nie wchodźcie na nie. Dobra, to była ostatnia część autentycznych przeżyć ratownika górskiego. Ale nie do końca koniec tej historii, tego opowiadania, ponieważ osoba, autor tego opowiadania ma zamiar wydać książkę. Właśnie dlatego skończyło się to w taki, a nie inny sposób. Właśnie dlatego w tym zakończeniu nie ma wytłumaczonego właściwie nic. Ponieważ autor będzie wydawał książkę, która jest kontynuacją tych wypowiedzi, tych opowiadań, więc czekajcie, czytajcie, lajkujcie mój fanpage, ponieważ jeżeli dowiem się, że autor wydał tą książkę, na pewno powiadomię o tym na fanpage'u i nie wiem jak wy, ale ja na pewno przeczytam książkę. Do usłyszenia.